Cześć, dzisiaj będziemy naprawiali baterię Bitwin. Jest to bateria 24V, 8,5 Ah. Bateria ma taki problem, że przy obciążeniu po prostu się rozłącza. Myślę, że to jest wina BMS-a, także śledźcie do końca. Zobaczymy, sprawdzimy sobie razem, o co tutaj w tej baterii chodzi. Bateria została rozebrana, jak widzicie, są tutaj wolne przestrzenie, także można dołożyć ogniw i chyba tak zrobię, dołożę trochę ogniw. No jak widzimy, mamy sterownik tutaj jakiś dziwny z migającą diodą, nie? Zaraz Wam pokażę ten cały kontroler, cały BMS. No i widać, że jest, widzicie, są procesory. Także to wszystko jest w miarę skomplikowane. Wydaje mi się, że to jest celowe postarzenie sprzętu, ponieważ nie wierzę, żeby bateria Samsunga nawaliła, no nie? Zaraz sobie sprawdzimy, pokażę Wam, co należy sprawdzić. Widzicie, tutaj macie przewody. Są to przewody, które idą do BMS-a, odpowiadające za ładowanie poszczególnych celi. I zaraz sobie sprawdzimy napięcie na celach. Jeżeli napięcie na celach jest identycznie takie same, to mi się wydaje, że po prostu trzeba wywalić tą płytkę i wstawić jakąś uniwersalną. Ok, przygotowałem sobie multimetr, przygotowałem baterię, już ją widzicie, rozebrałem. Jak widzicie, dużo jest tutaj wolnych takich miejsc, gdzie można jeszcze baterię powkładać. Postaram się tą baterię trochę stuningować, tak aby ona lepiej działała. I zobaczcie, tutaj mamy przewody balansujące, które idą od poszczególnych sekcji, które są balansowane. Ja te przewody już sprawdziłem wszystko i mi pokazało 3,7 V na każdej celi, czyli bateria jest dobra, ale zaraz pokażę Wam, jak to się sprawdza. Czyli tak, wkładacie jeden przewód od multimetru. Tutaj, do tego jednego otworka i do następnego. I powinniście sprawdzić voltaż. Tak, mamy 3,7 V, jak widzicie. I teraz zobaczcie drugą i trzecią. 3,7 V, tak, i następna, czyli trzecia i czwarta. 3,7 V. Czwarta i piąta. 3,7 V, przepraszam. Piąta i szósta. Trzy przecinek 7 V. Szósta i siódma. Trzy 7 V. I siódma i ósma. Ciężko jest włożyć, wiecie, do tych małych otworków. No i dobrze. I teraz wiemy, że bateria balansuje się dobrze, czyli bateria jest sprawna. I prawdopodobnie problemem jest właśnie ten BMS. Widzicie, ten oto procesor. Nie? Niech nikt mi nie mówi, że nie ma celowego postarzenia sprzętu. No bo kłamie w ten sposób. Wymienimy BMS, zaraz wsiądę na rower, przyjadę się i zobaczymy, czy to wszystko coś da. Czyli te przewody balansujące zostawimy sobie do nowego BMS-a i zaraz Wam pokażę, jak to zrobić. Rozkręciłem tę baterię, jak widzicie. Teraz tylko zostało mi wyciągnąć ten BMS. I założymy sobie taką płytkę zwykłą, kupiłem. Ten BMS powinien bez problemu sobie działać. I zobaczcie, tutaj mamy, jest to 7S4P, nie? 7S, ponieważ jest 7 sekcji połączonych szeregowo, a 4, ponieważ są 4 połączone równolegle. I tu możemy jeszcze po jednej baterii włożyć, widzicie, tutaj na dole, tu. Także będziemy mieli, jak damy, teraz jest na przykład 8,5 A, no, dołożymy jeszcze po jednej baterii, tak żeby było około 10 A. No i chyba to zrobię. Jak już rozebrałem na tyle tą baterię, to też ją trochę stuninguję w końcu. Wiecie, dla swojego klienta robię ten rower. No to biorę się do dzieła. Znalazłem takie ogniwa, widzicie, wysokoprądowe w swoim magazynie, także zaraz je dołożę. I bateria będzie miała około 11 Ah, także będzie fajnie. Później dołożymy mu tego BMS-a. Pokażę Wam potem, jak go przylutuję. No i koniec naprawy. I zobaczcie, już się tą stronę przylutowałem. Widzicie? Jedną stronę przylutowałem, zaraz odwrócę, to przylutuję drugą stronę i tak ze wszystkimi sekcjami podokładam im tam trochę tych baterii i będziemy mieli pewność, że mamy już baterię około 11 Ah, a nie 8, nie? No. No tak wygląda polutowana bateria. Jak widzicie, wszystko polutowałem, wszystko tam pokleiłem, także
Może nie wygląda to za ciekawie, ale najważniejsze, że to wszystko działa. No, powiem wam, dużo pracy było, ale jakoś poszło. Czyli teraz tak, mamy większą ilość baterii, czyli będzie więcej amper, będzie około 11 amper. No i wymieniłem BMS-a na jakiś tam tani, uniwersalny BMS, także powinno wszystko działać. Dziękuję, do następnego filmu.